Dzisiaj widzimy się znowu w mojej kuchni, ale tym razem zrobimy coś do jedzenia. A poza tym opowiem wam, jak to zdałem egzamin zawodowy. Bo zdałem. Patrzcie, co się dzieje. Dyplom. Zdał egzamin potwierdzający klasyfikację w zawodzie technik hotelarstwa. Czyli, że zdałem. A co dzisiaj w ogóle zrobimy, zapytacie, i już wam odpowiadam. Corndogi. To wiecie, takie parówki w cieście. Amerykańcy się zajadają. Rodziców nie ma w domu, to można odwalać w kuchni. Będzie wam potrzebne 100 gram płatków kukurydzianych albo mąki kukurydzianej. Jeśli ktoś ma taki dobrobyt w domu, to ma łatwiej. 100 gram mąki pszennej. Takiej. O. 100 ml mleka. Sól, parówki, ile tam kto zje, i proszek do pieczenia. I olej, bo to będziemy smażyć. No to zaczynamy od miażdżenia płatków. Bo nie mam czegoś takiego, czym mógłbym to fajnie miażdżyć. To będę miażdżył ręcznie. Dajemy 100 gram. 100 gramów. Mąkę, kurwa. Na razie to wygląda tak. Mniej niż połowa szklanki od Nutelli. Bo ona ma 250. Moment. Jajko jeszcze jest potrzebne jedno. Wszystko teraz mieszamy ze sobą bardzo dokładnie. Powstaje nam taka masa. Mamy parówki. Ja mam 4. Więcej pewnie tak bym nie zjadł. Wykładamy je na ręcznik papierowy, żeby trochę na mocku, bo one, wiecie, zawsze są mokre. Mokre parówki. Od razu na samym początku, jak zaczynacie to wszystko robić, to już możecie włączyć olej, bo będzie po prostu szybciej. A ja, jako że nie jestem doświadczonym kucharzem i nie wiedziałem, ile mi to zajmie, nie włączyłem oleju. Także teraz włączam olej, żeby się wszystko rozgrzało. Oczywiście głęboki olej, tak jakbyście frytki robili w domu, wiecie, o co chodzi. No i macie te parówki, prawda? I je obtaczacie w tym całym, w tej całej masie. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Tak ma wyglądać mniej więcej parówka. W tym całym cieście. Dobra, może wam coś w końcu opowiem ciekawego, prawda? Bo kurwa, zamulam i zamulam. Zdałem egzamin zawodowy. I cieszę się, jak bardzo się cieszę. W ogóle śmieszna sprawa była, bo jak pisaliśmy teoretyczny, to wszystkie okna były otwarte, bo to były te upały, wiecie, o co chodzi. Obok szkoły była jakaś impreza, nie wiem, dla dzieci, coś takiego. I przez bite 2 godziny pisania ciągle słyszeliśmy disco polo. Polecam po prostu pisanie testów przy disco polo. Przynajmniej się jakoś trochę pośmiejecie, zamiast się przysłowiowo wkurwiać. Od razu was uprzedzam, że praktyczny pisze się 4 godziny i polega on na pisaniu rezerwacji, zaproszenia w innym języku, jakiegoś tam powitania gości, wypisania wszystkich danych, wysłania jakiegoś tam rachunku, kwitu za pralnię czy za jakieś dodatkowe usługi, i trzeba mieć 75 punktów na 100. Czyli taką dobrą czwóreczkę, żeby zdać. Także jest fajnie, a poza tym, a właśnie, może o matematyce od razu powiem, skoro jeszcze porówki się smażą. Byłem na tym odwołaniu i wyszło na to, że jednak miałem te 14 punktów. No i tyle. Nie musiałem pisać poprawkę. Uczyłem się, chodziłem na korki, siedziałem oczywiście z Matemaksem. No i teraz będą 11 wyniki. Poziom był taki sam jak pierwsza matura, ale wiedziałem o wiele więcej, bo jednak te korki wszystkie pomogły, także myślę, że rozpierdoliłem. Oczywiście odpukać, tak żeby nie zaperzyć, no ale wszystkiego się dowiemy 11. Wygląda to teraz mniej więcej tak. Wszystko się bardzo fajnie smaży. Oczywiście wiecie, to nie będzie wyglądało jak u paella z Kocham Gotować, Piotrka Pawlińskiego, bo ja nie jestem jakimś świetnym kucharzem, ale tylko mniej więcej wam chciałem pokazać, w jaki sposób to się robi. To jest zdanie w 10-15 minut, a smakuje naprawdę fajnie. Powiem wam szczerze, że jak teraz obróciłem to wszystko na drugą stronę, to nie wygląda to jakoś koszmarnie. Boże jedyny, spójrzcie sami. W tym czasie możemy trochę posprzątać, bo zrobił się taki syf,
syf niemożliwy, że nie wiadomo w co ręce włożyć. Pamiętajcie, żeby to wszystko namoczyć od razu, bo jak wam to zaschnie, to za skurwysyna tego nie domyjecie. Oczywiście gorącą wodą, bo zimna wam nic nie da. Tak wyglądają nasze corn dogi. Nie wiem, jak wam się podoba, ale wiem, że na pewno będą dobre. Już nie będę żarł na waszych oczach. Mam nadzieję, że się wam filmik spodobał. Jeśli chcecie, żebym wykonał jakieś inne przepisy, które nie będą jakoś zbytnio trudne, to możecie śmiało pisać. Ja postaram się coś tam wykombinować. No, to chyba wszystko. Także jeśli wam się filmik podobał i więcej chyba było gotowania niż gadania, to oceńcie go, skomentujcie, subskrybujcie po więcej. Trzymajcie się i smacznego.